Fani Ani Lewandowskiej przestraszyli się. Gdy okazało się, że znana trenerka fitnessu, która zwykle jest szalenie aktywna na Instagramie, postanowiła odciąć się od mediów społecznościowych. Wielu zachodziło w głowę, co może być powodem tej decyzji, bo przecież żona Roberta Lewandowskiego zarabia na prowadzeniu profilu i za jego pomocą reklamuje swoje biznesy. Managment gwiazdy szybko pospieszył z wyjaśnieniami, by ratować sytuację i przyznał w rozmowie z Pudelkiem, że gwiazda odłożyła telefon na czas wakacji i chce w pełni korzystać z urlopu w rodzinnym gronie. Z tego względu zdecydowała, że przez ten czas nie będzie aktualizowała swojego profilu tak jak zwykle, dodając nowe treści. Lewandowska od pewnego czasu stroni więc od mediów, co nieco martwi jej zagorzałych fanów, łaknących kontaktu z idolką. Na szczęście, co bardziej wnikliwi, wyłapali, że brak postów nie oznacza, że żona polskiego piłkarza zupełnie zrezygnowała z bycia w sieci, aktywność ani dało się zauważyć dzięki jednemu polubieniu. Żona Roberta Lewandowskiego nie mogła bowiem przejść obojętnie wobec nowego zdjęcia swojej teściowej. Wy widzicie, że Anna Lewandowska polubiła to zdjęcie, dopytywała jedna z internautek. Niemniej jednak nikt nie odpowiedział na jej komentarz, choć polubienie faktycznie jest widoczne pod postem. Zobacz też, koniec spekulacji. Wiemy, dlaczego Anna Lewandowska zniknęła z mediów, co dzieje się z Anną Lewandowską? Wciąż nie ma wieści po nagłym zniknięciu. Fani zaniepokojeni nie tak kolorowo jak wszyscy myślą. Lewandowscy pokłócili się w restauracji ujawniła gigantyczne zarobki lewandowskiej. Takiego w wyniku nawet Robert mógł pozazdrościć.